Rozpad PiS po tej decyzji Kaczyńskiego? Rzecznik rządu, tego się obawiam. Mocne słowa rzecznika rządu Piotra Müllera w programie. Polityk przyznał, że w jego przekonaniu ewentualne odejście Jarosława Kaczyńskiego z funkcji prezesa partii grozi PiS rozpadem. Rzecznik rządu Piotr Müller powiedział w programie, że Jarosław Kaczyński powinien jak najdłużej pozostać prezesem PiS. Dzięki niemu obóz Zjednoczonej Prawicy trzyma się w całości, składając się z wielu części, ocenił. Na pytanie prowadzącego Bogdana Rymanowskiego, czy ewentualna rezygnacja Kaczyńskiego ze stanowiska szefa partii może oznaczać dla niej rozpad, rzecznik rządu odpowiedział, w moim najgłębszym przekonaniu, jeżeli prezes PiS by odszedł, to grozi nam rozpad. Piotr Müller, to może oznaczać rozpad PiS. Tego się obawiam. Powinien być jak najdłużej prezesem partii, bo ma umiejętność łączenia frakcji wewnątrz obozu politycznego i to dało nam zwycięstwo w 2015 roku i 2019 roku, dodał. Bogdan Rymanowski nawiązał do niedawnego wywiadu Jarosława Kaczyńskiego dla PAP, w którym przekonywał, że zamierza odejść z funkcji prezesa PiS w 2024 roku, a jego następcą powinien zostać ktoś o pokolenie młodszy, ale z dużym doświadczeniem partyjnym. Nie wiem, co oznacza długi staż w PiS, prawdę mówiąc. Premier Morawiecki jest w PiS od 2015 roku, tak mi się wydaje. Natomiast jeszcze raz podkreślę, prezesem PiS jest Jarosław Kaczyński i mam nadzieję, że tak pozostanie jak najdłużej, dodał Müller. W jakiej formie jest obecnie prezes Jarosław Kaczyński? Rzecznik rządu uważa, że w dobrej. Jest wiele trudnych pytań, które są zadawane i one są dosyć ofensywne. Powoduje to, że odpowiedzi czasami muszą być po prostu mocne i tyle, powiedział. Trudniejsze momenty w historii PiS i Porozumienia Centrum przechodziliśmy, więc. Pamiętam 2007 i 2008 rok. Też wszyscy mówili, że już nie ma PiS. W 2011 roku też tak mówili. A od 2015 roku rządziliśmy i dwukrotnie samodzielnie, skwitował Piotr Müller.